Macie GSP, w dobrym humorze mimo przegranej. Oczywiście, że w dobrym humorze, ja zawsze jestem w dobrym humorze. Teraz to już trochę wymęczony, tyle tych wywiadów dałem, ale wam jakbym mógł nie udzielić. No to jest, że tak powiem, to jest, że tak powiem, zaszczyt, że mogę. No słuchaj, o takiej walce tutaj mówiło się, że to może być walka wieczoru. No powiem ci, fajna walka była, nie? Mimo że nie wygrałem, to jestem dumny, że takie serce obaj pokazaliśmy, że było, wiesz, że ten pojedynek był taki, wiesz, że to była prawdziwe starcie wojowników, nie? Tego nie można zaprzeczyć. Boski Roman co prawda był bardziej celny i bardziej precyzyjny. No to było widać gołym okiem, ale wszyscy zadają sobie pytanie, z czego ty masz głowę? Z tytanu. Najprawdopodobniej. Kiedyś, tak zdradzę taką, może to niechlubna historia, nie? Ale kiedyś zdarzyło mi się głową wybić taką szybę wzmacnianą, nie? I... Taką prętami takimi zbrojeniowymi wzmacnianą? Nie, taką podwójną wzmacnianą, taką, wiesz, jak, że wiesz, taki podwójną wzmacnianą z takiej... Ta historia jest legalna? Chcesz to na pewno opowiadać? Znaczy... Żartuję. Znalazłem się za to na dołku ogólnie, nie? Ale ci policjanci mówią, że jeszcze takiej akcji nie widzieli, żeby ktoś właśnie głową wybił taką, żeby ktoś głową taką szybę wybił, nie? No powiem ci, z Kazikiem Kinematem rozmawiałem na temat ewentualnego waszego rewanżu i on też jest pod wrażeniem twojej wytrzymałości. No, miło słyszeć. Ja słyszałem, że u Kazika był knockout, nie? Tam nie byłem, nie widziałem walki. Posłuchaj, tam był knockdown na pograniczu knockoutu, tak. No, doświadczenie bokserskie Rafała Jackiewicza, no niestety tutaj, niestety dla Kazika było wyższe, no. Tak się spodziewałem, wiesz, Kazik na pewno daje się wszystko robić, co może, wiesz, co chodzi, ale po prostu, no jednak Jackiewicz stoczył już tyle walk w życiu, że no to jest ciężki przeciwnik, nie można się oszukiwać. Weteran polskiego boksu. Chociaż na przykład z drugiej strony z moim przyjacielem Kevinem Gruchałą, którego serdecznie pozdrawiam, Jackiewicz przegrał, nie? Tylko że Kevin to jest prawdziwy zawodowiec, nie? To jest, on kiedyś powiedział, że pójdzie po wszystkie pasy mistrzowskie, które tylko da się zdobyć, nie? Myślę, że walki można wygrywać, można przegrywać. No, ale akurat Kevin wszystkie wygrywa. Wszystkie, nie ma jednej przegranej, wiesz, i to jest naprawdę, naprawdę mocny chłopaczyna, wiesz, który całe życie na to poświęcił. Ja to jestem raperem, czasem se pomeranżuję, wiesz, a są takie chłopaki, którzy poświęcili się tylko i wyłącznie temu, sportu walki, i dla tych ludzi wielki szacunek. No dwie rzeczy łączyć, to nie jest łatwo, mało jest takich raperów, którzy są w sportach walki gdzieś wysoko. Ale zdarzają się. Zdarzają się, oczywiście. Ci raperzy naprawdę klasę pokazują. Ja pamiętam walkę DJ-a Dexa, nie? Właśnie o to chciałem cię też zapytać, ale w kolejnej części. No, Dex naprawdę pokazał klasę, wiesz. To skoro poruszyłeś, przepraszam, że ci przerywam. Ja miałem ci zamiar zadać pytanie, jako reprezentantowi młodego pokolenia hip-hopu, czy byłbyś chętny na walkę z DJ-em Dexem, jako reprezentantem starej szkoły hip-hopu? No pewnie, dla mnie takie coś to marzenie. Tylko ja nie wiem, czy ktoś taki, wiesz, jak DJ Dex chciałby się bić ze mną, wiesz. On jest dużo starszy, dużo bardziej znany ode mnie. Wiesz, to są zupełnie inne stawki, bo on pewnie by się, pewnie on się bije za większe stawki niż... To są rozmowy biurowe. No właśnie, więc myślę, że taką walkę ciężko byłoby dograć, wiesz, że to chyba nie jest, chociaż jeżeli Dex by chciał, wiesz co chodzi, to na pewno taka walka by się odbyła, bo to kwestia tego, nie? Tylko czy pytanie, czy on by chciał? Ja bym chciał. DJ Dex, no wokół Ankosu cały czas się porusza, widziałem DJ Dexa podczas walki Michała Andryszaka na Fenie, także on jest blisko sportów walki. Także tak, cały czas, a poza tym... Ja bardzo szanuję DJ Dexa za wkład kulturę hip-hopową, nie? Więc wiesz, możliwość takiego głębszego poznania go, zawalczenia z nim, wiesz co chodzi, to dla mnie jest zajebista sprawa, nie? Takie coś to jest coś, co wiesz, co człowiek nigdy nie zapomni, nie? Słuchaj, dzisiejsza gala pokazuje, bo poruszyłeś temat wieku DJ Dexa, dzisiejsza gala pokazuje, że wiek to jest tylko statystyka. Tak, oczywiście, że tak. To jest jeszcze, powiem ci tak, mojego trenera, tata, ma ponad 50 lat, a bije się lepiej niż 90% małolatów, których znam, mnie by poskładał jak zapałkę. Ma kratkę na brzuchu, ćwiczy cały czas, bo całe życie ćwiczy, całe życie ćwiczy. Zresztą pozdrawiamy serdecznie pana Olega, wszystkiego dobrego. No, powiem ci, nie jeden w wieku powyżej 50 lat dałby radę niejednemu młodemu. No naprawdę, a to jest taki, co by czterem dał radę. Kot, naprawdę kot. Maciek, wróćmy do walki. Jak się czułeś wydolnościowo, jak się czułeś kondycyjnie? Walczyliście 3 rundy.
wiesz co, później już tak, już w tej drugiej rundzie zaczynało mi brakować tych sił, nie? A już w trzeciej rundzie ciężko wymęczony byłem, bo jednak kondycyjnie za mało się przygotowałem kondycyjnie. Myślę, że do następnej walki muszę dużo skupić nad kondycją, dużo się skupić nad bieganiem, wiesz, nad tą stroną taką czy typowo sportową, nie wiesz, nie nad duchem walki i agresją, tylko jednak nad kondycją. Po prostu biegać i... Na tych elementach związanych bezpośrednio z walką. I chciałbym rzucić szlugi. To jest takie... Cały czas palisz, naprawdę? Moje tak, no. Z 10 szlugów dziennie. I to długich. No 10 to na szczęście nie jest cała paczka, ale Maciek, ja jednak ci życzę, żebyś rzucił te papierosy. No rzuć, muszę rzucić. Kupię sobie ten, jakiś tam lek na ten, na rzucenie nikotyny, bo to są też ten zespół odstawienny jest, jak się rzuca, że tak się człowiek źle czuje, nie? Mam epizod palenia za sobą, powiem ci z mojego doświadczenia, najlepiej się zaprzeć z dnia na dzień, rzucić i do tego nie wracać. Bez żadnych elementów, które wspomagają, ale ja w ten sposób rzuciłem. No masz w sumie rację, może to być najlepsze rozwiązanie, bo wszystko, co jest w nas, to jest tutaj, siedzi i tu i w serduszku. Tak jest, słuchaj, nie musisz palić papierosów. Nie muszę właśnie, nawet nie powinienem, bo teraz to jest takie... Jeżeli po naszej rozmowie rzucisz fajki, będę z tego dumny. No kurczę, wiesz co, ja bym chciał, żebyś był ze mnie dumny, wiesz, byłbym dumny, że jesteś... Że ktoś cię zmotywował. Tak, dokładnie. Dobra. Maciek, pogadajmy na temat przyszłości. Klimat Kartel, jako rewanż, jako przyszły przeciwnik, czy ktoś nowy. DJ Dexy żeśmy porozmawiali, no wiadomo, na razie to jest temat odległy, ale nie jest niemożliwy. Na pewno chciałbym tak, walkę z Żuromem i tą walkę mam już dogadaną, jak Żurom się nie wydygał. Zaczepiałeś go, widziałem. Jak Żurom się nie wydygał, ale on się dogadał na tą walkę, że się będzie bił. Jeżeli się nie wydyga, to będziemy się bić na MMA VIP 6. Ja chciałem na piątce się bić, ale on mówi, że tam ma kogoś zaklepane niby. No na piątce może ważka G, nie? No chyba, że Dex by chciał, to z przyjemnością taką walkę wziął, ale Dex to raczej w Fenie prędzej musiałaby się taka walka odbyć. Nie wiem, ja nie miałem jeszcze okazji go zapytać o to, ale jestem ciekawy, on się kiedyś wypowiedział już po walce ze Słodkiewiczem na tej gali FFF już nieistniejącej, że jeszcze chciałby zawalczyć, że jemu się podobało, że chciałby, tylko że nie miał składanych propozycji. No właśnie, to może warto by było mu złożyć propozycję. DJ Dex, składamy ci propozycję, może chciałbyś ze mną zawalczyć. Z szacuneczkiem, zawsze z pełnym serduszkiem do walki, może zawalczymy. Z Marcinem Najmanem będę po gali robił podsumowanie. Obiecuję poruszyć ten temat, bo sam jako człowiek, który już jest po 30, jestem tą walką zainteresowany. No to bardzo, bardzo miło to słyszeć. Jak ty jesteś zainteresowany, to znaczy, że to jest rzeczywiście kasowy pojedynek. Ja jeszcze z tych roczników, co by chcieli zobaczyć walkę Tedego i Pei. O, ja powiem ci, też bym chciał zobaczyć taką walkę, ale myślę, że Tede by się wydygał. Tede podał cenę. No. Zaporowa. Tylko zaporową podał taką cenę, że nikt mu takiej nie da. Właśnie, ale słuchaj, jak będą chęci, to może się dogadają, a to walka by była na pewno... Akurat to muszę przyznać, wiesz, ja jestem Team Peja, zawsze byłem, wiesz. Dla mnie, ja zawsze byłem po stronie tej ulicy. Zresztą Rysiu to bardzo dobry chłopak, który bardzo dużo mądrych, dobrych rad mi dał w życiu i bardzo wiele razy dobrym słowem mnie wspierał i zresztą pozdrawiamy serdecznie. Rychu, trzymaj się tam SLU. Czyli co, po dzisiejszej rozmowie tak, podsumowujmy. Rzucasz fajki i namawiamy stare pokolenie hip-hopu, żeby ruszyło się do oktagonu. No pewnie, że tak. Jak zawsze coś pozytywnego. W każdej sytuacji trzeba szukać plusów. Maciek, dziękuję bardzo za rozmowę. Gratuluję występu, mimo przegranej. Gratuluję występu, gratuluję postawy. Przygotowuj się dalej i dawaj następne takie fajne walki. Dziękuję bardzo. Bardzo miło się rozmawiało. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję.